Cześć wszystkim, dzisiaj pokażę Wam zakupy kosmetyczne, które zrobiłam w Polsce, czyli będą to produkty dostępne dla Was na wyciągnięcie ręki, czyli produkty ze sklepów typu Rossmann, Natura i Biedronka. Myślę, że większość z Was już te produkty zna, może mi coś powiecie na ich temat. Ja niektóre już przetestowałam trochę, a niektórych w ogóle jeszcze nawet nie powąchałam. Dzisiaj pokażę Wam tylko po prostu, co będę testowała w najbliższym czasie. Tutaj mam zestaw Altera z granatem i aloesem i jest odżywka i szampan do włosów. Odżywka. Ja byłam bardzo z tej odżywki zadowolona. Miałam jeszcze kiedyś maskę, ale maska nie była tak dobra jak odżywka, dlatego skusiłam się właśnie na odżywkę i szampon. Ja te produkty już mam w swojej łazience. Korzystam z nich na zmianę z innymi produktami, ale jestem z nich zadowolona. Ładnie pachną. To są naturalne produkty. To jest szampon do włosów suchych i zniszczonych, a tutaj mam odżywkę, bogata i świeża pielęgnacja. Kolejny produkt z Rossmanna, czyli olejek pod prysznic, melon i gruszka. Rozpieszcza ciało i zmysły. No zobaczymy, tutaj jest 300 ml, on był naprawdę niedrogi, gdzieś kosztował chyba około 3 zł. Baby Dream oliwka pielęgnacyjna dla niemowląt. Jak wiecie właśnie, będę miała wnet niemowlaka. Więc akurat przyda się i kupiłam dla niego. Oczywiście możliwe, że będę mu podkradała, a raczej jej, bo to ma być dziewczynka. I tutaj jest kremowy płyn do kąpieli i podprysznic z wyciągiem z aloesu. Łagodnie myje, nie zawiera substancji konserwujących. To są takie produkty, myślę, że dość bezpieczne, przyjemne i fajne i dla dziecka, i dla mamy. Więc będziemy to stosować może i razem. Następnie żel pod prysznic z witaminami i jogurtem zawierający wysokowartościową witaminę E, prowitaminę B5 i zapach prawdziwych owoców. Zobaczymy. Ciężko powiedzieć jak na razie, ale no, czuć zapach owocowy z pewnością i on również był niedrogi, kosztował kilka złotych, więc stwierdziłam, że skuszę się. Rzadko mam kontakt z tą firmą, z Isaną, a jest często polecana, więc spróbuję. Kolejny produkt firmy Isana z Rossmanna, czyli olejek pod prysznic. Nie miałam jeszcze nigdy go. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Ładnie pachnie nawet, zobaczymy. Isana Med, czyli mleczko do ciała do wyjątkowo suchej i napiętej skóry z 10% mocznikiem. Ja kupiłam go właśnie ze względu na to, że czeka mnie poród i to będzie dość szokujące dla całego organizmu i będę chciała dodatkowo nawilżać skórę ciała, tak samo jak i skórę twarzy, więc kupiłam tutaj Rival de Loop, nawilżające kapsułki pielęgnacyjne. Ja kiedyś miałam, nie wiem czy te niebieskie, nie byłam jakoś bardzo zadowolona, ale stwierdziłam, że sprawdzę jeszcze raz i to są te z witaminą E i z ginkgo. Teraz przejdę już do kosmetyków, które zakupiłam w drogerii Natura i tutaj mamy płyn micelarny 3 w 1 z owsem i to jest Elfa Farm i jest go bardzo dużo, 500 ml, zużyłam go już trochę. Fajnie zmywa makijaż, jak na razie, odpłukać, nie podrażnia mojej skóry, oczu, niczego. Aczkolwiek fajnie go zmyć później, ponieważ zostawia taką delikatną powłokę. On był również dość niedrogi, bo kosztował na niecałe 10 zł. Kupiłam również z Ziai tonik ogórkowy, ja go miałam parę dobrych lat temu i byłam z niego zadowolona. Ładnie pachnie, tonizuje. Kolejna nowość dla mnie, czyli Delia Cosmetics Dermosystem, żel odświeżający do mycia twarzy, który ma odświeżać, myć do wszystkich typów skóry. On był również niedrogi. Jest to formuła nawilżająca i mam nadzieję, że nie będzie mnie wysuszał. Krem, niestety nie wiem jak się wymawia nazwę tej firmy Evry, chyba coś w tym stylu. To jest krem do stóp Max Repair do bardzo suchej i szorstkiej skóry. I on zawiera mocznik w swoim składzie. Jest go 75 ml, jeszcze go nie używałam. Ale widzę, że tu jest jakiś produkt roku 2014, innowacja roku konsumentów. Więc liczę, że będzie fajnie nawilżał. Teraz kilka produktów z kolorówki, czyli Photo Finish, 18-godzinny podkład. Ja nie jestem z niego zadowolona, mieszam go z innym, ponieważ on naprawdę szybko schodzi ze skóry, przynajmniej mojej. Kupiłam również z Catrice All Matte Plus Shine Control. Już go też parę razy użyłam, dzisiaj też mam go na sobie. Jest ok, ale ja na przykład nie potrzebuję wielkiego ani krycia, ani wielkiego matu, więc dużo po prostu produktów się u mnie sprawdza, a na przykład u Was by niekoniecznie musiały. Kupiłam również dość często polecaną na YouTube maskarę z Lovely, to jest Curling Pump Up Mascara.
I ona ma taką silikonową szczoteczkę, ja bardzo takie lubię. Aczkolwiek Nisiak wspominała coś, że po długotrwałym stosowaniu zaczęły wypadać jej delikatnie rzęsy, więc zwróciłabym na to uwagę, jeśli macie delikatne rzęsy, że może coś takiego się stać. Ja jej używam w sumie codziennie, ale myślę, że nie kupuję tak od razu drugiego opakowania, żeby nie ryzykować. I to jest maskara podkręcająca i unosząca rzęsy. Jest jej 8 ml i ona jest niedroga, kosztuje około 10 zł. Kupiłam ją w Rossmanie, z tego co pamiętam. I ostatnie dwa produkty, które były oczywiście w ulubieńcach roku, czyli płyn micelarny do demakijażu i tonizacji twarzy i oczu dla skóry wrażliwej z Be Beauty i żel micelarny nawilżający do mycia i demakijażu, skóra normalna, sucha i wrażliwa. I to są również produkty, które kosztują około 5 zł i naprawdę są bardzo fajne, byłam z nich bardzo zadowolona i myślę, że w większości z Was się mogą sprawdzić, więc polecam do spróbowania. Jeśli znacie jakieś fajne polskie kosmetyki, z których naprawdę jesteście zadowolone, to koniecznie dajcie mi znać, ja z chęcią je przetestuję. Do zobaczenia w kolejnym filmie i mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Pa!